tym odcinku pokażemy sobie, jak zmienić schemat dźwięków w systemie Windows 10. Naciśnijmy Windows i przejdźmy do pozycji personalizacja, następnie kompozycje i tutaj wybierzmy zaawansowane ustawienia dźwięku. To samo okno możemy wywołać, jeśli klikniemy tutaj prawym przyciskiem myszy i wybierzemy dźwięki. I chcemy zmodyfikować nasz schemat dźwiękowy, na przykład chcemy wyłączyć dźwięki dla powiadomień. Wybierzmy zatem powiadomienie, domyślnie generowany jest taki dźwięk. Możemy przejść tutaj i na przykład wybrać brak. Taki nowy schemat dźwiękowy jest tworzony tutaj, domyślnie dla Windows zmodyfikowano, możemy zapisać go jako na przykład własny schemat. Wybierzmy OK. I teraz ten nasz własny schemat będzie domyślnym schematem w systemie. To wszystko w tym odcinku. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.